Hej, hej Raczydełka, tu Wasza Mistyczka z horoskopem na lipiec 2021. Horoskop dla raczków. Od czego zaczniemy? Od motywu przewodniego miesiąca. Od motywu przewodniego miesiąca. Zobaczymy, co tu się odkryje. Motyw przewodni miesiąca lipca 2021 dla Raczydełek. Poproszę, lipiec 2021. Słoneczko, urlopik w lwie. Urlopik. Słońce. No, chyba, że niektóre pójdą na solarium, bo tu są baterie słoneczne. Może będziecie też kłaść jakieś te baterie słoneczne na dachu. Generalnie, ciepłe kraje i tropiki mi się pokazują. Może być ważny lew. Teraz tak usłyszałam, że będzie jakaś bohaterska walka. Z niewidzialnym przeciwnikiem w tym słońcu. Bohaterska walka. Chyba zakończona sukcesem. <laughs> Dlaczego? Dlatego, że słońce w Lenormandzie pokazuje szczęście. Szczęście, które, które Wam sprzyja, świeci na tym Waszym niebie, tak? Miesiąc Waszych urodzin. To są miesiące letnie, to jest dokładnie lipiec, sierpień, czyli tu już jest, kończy się raczek i wchodzicie w, w, w energię lwa. To jest dom piąty. Lew to jest dom piąty. Dom romansów, dom spraw sercowych, kreatywności, płodności i dzieci. Czyli ten miesiąc będzie dobry na. Już Wam powiem, jak go najlepiej wyzyskać. Na działania twórcze, bo piąty dom lwa to twórczość, twórczość, tu rozkwita twórczość. Drugi aspekt, sprawy sercowe. Trzeci, też bardzo ważny, dzieci. Po prostu wasze dzieci, o ile je macie. Tu macie, macie zapowiedź pochwały lub podziwu. Zostajecie zauważeni w tym miesiącu, poszukujecie czyichś względów, w dodatku mamy tu pozytywny rozwój wydarzeń. Jesteście w energii artyzmu i marzycielstwa, bo o tym mówi ta karta. Takiej, o takiej teatralnej emocjonalności lwa, w związku z tym tu pojawiają się energie popularne, energie znane, energie duchowe, intuicyjne, mistyczne, parapsychologiczne, takie czułe i urocze tak najogólniej bym to określiła. Zalecenie jest takie, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego swojego wewnętrznego słońca, czyli na temat swoich paranormalnych umiejętności i je wzmacniać. Generalnie jest duża szansa na przyciągnięcie tego, czego się w życiu potrzebuje. Jeśli chodzi o pieniądze, to mamy zapowiedź wahań finansowych i niestabilnych inwestycji, niemniej jednak te sytuacje odpływu i przepływu. Nie, be, nie będą jakimś takim waszym yy, obiektem yy, niepokoju, dlatego że tutaj yy, zaufacie przede wszystkim swojej intuicji, bo ufacie swoim yy, zdolnościom. To na pewno yy, macie tutaj yy, działania w marketingu, w reklamie, macie duchowego doradcę, jasnowidza, yy, macie też takie sny u, ukochanym, poszukujecie na pewno miłości, poszukujecie, bo tu widać Zawsze ta karta mówi o takich świecach i różach w pomysłowo przygotowanym miejscu, więc y, takie tu motywy przewodnie. Ja myślę, że kilka y, takich tutaj będzie. A poza tym, no i tutaj jest urlop i wyjazd do, ciepło, do ciepłych krajów. Zdecydowanie jakiś Egipt nam się tu pokazuje. A jeśli nie, no to po prostu gdzieś tam przyjemnie, miło i ciepło i sympatycznie miejsce. można sobie w fajnym miejscu y, wakacje spędzić. To macie w motywie przewodnim. Ale też usłyszałam właśnie o jakiejś bohaterskiej walce, którą stoczycie z niewidzialnym wrogiem. Chciałabym tylko zobaczyć, yy, kto jest tym niewidzialnym wrogiem, bo to jest ciekawe. Tak usłyszałam. Rak stoczy walkę w dodatku bohaterską, o czym to słońce by. Yy, na co by wskazywało z jakimś niewidzialnym wrogiem. Do licha, kto jest tym niewidzialnym wrogiem? Kto jest tym niewidzialnym wrogiem? Księżyc! <laughs> Wasza iluzja! Niewidzialnym wrogiem jesteście Wy sami. Słońce walczy z księżycem, z ciemnością. Yy, z czym stoczycie walkę? Bohaterską? Yy, z własnym takim, z ciemną stroną mocy, włas z samym sobą, z tą swoją ciemnością, bo tu słońce zwycięża w tym starciu z księżycem. Więcej tu przychodzi yy, tej intuicji. Yy, ten niewidzialny wróg to jest ułuda, to są fantazje, to są kłamstwa, to są błędy w działaniu. Też są ukryci wrogowie. Wrogowie ukryci. Wyjdą na jaw, ujawnią się. Po prostu ukryci wrogowie, którzy gdzieś tam za plecami działali, oni wychodzą na słońce, będzie ich widać. Zobaczycie, kto jest waszym przyjacielem, a kto jest waszym wrogiem. Zdolności parapsychiczne na bardzo wysokim poziomie w jednej i w drugiej karcie. Także dobrą intuicję macie w tym miesiącu, yy, rozprawicie się z wszelką iluzją, ułudą i ciemnością, ponieważ kłamstwa i, i, i jacyś ukryci wrogowie po prostu powychodzą z ukrycia. Okej, okay, niech to zostanie. Zobaczymy teraz Twoją energię. Raczek w lipcu 2021, ostrość ciągle musimy łapać. Bo nagrywam z telefonu. Yy, kochane moje raczki, raczydełka. Ty, ty w tym miesiącu, raczku, lipiec 2021, Twoja energia i wpływy z otoczenia. Yy, trochę taka paranoiczna. Hmm, co ciekawe, jak to się ma do tego słońca? Może się udasz na jakieś odludzie, żeby doładować akumulatory twórcze, bądź spędzić czas z dziećmi, albo jakkolwiek odpocząć, wypo, wypocząć. Może oddać się tym sprawom sercowym bądź kreacji twórczej, dlatego, że ta osoba tu gdzieś na pustelnie w miejscu odosobnienia się udaje. Stroni od ludzi. W otoczeniu odwrócona szóstka mieczy. Hmm, wiecie co? No poza tym, że tutaj w, w, okaże się, kto jest Waszym przyjacielem, a kto jest wrogiem, bo to bardzo wyraźnie widać w tym słońcu. Aura jest fajna na takie różne bardzo kreatywne działania, ale w miejscu odosobnienia, bo wy jesteście tutaj w odwróconym pustelniku. To znaczy, powinno być mniej samotności w tym miesiącu, ale wciąż mamy podejrzliwość. Walczycie z tym swoim cieniem. W walka powinna być udana, bo ja usłyszałam, że będzie to bohaterska walka z własnym cieniem. Hmm. Tyle tylko, że odwrócony pustelnik trochę mnie niepokoi, wiecie, bo to jest zawsze energia taka paranoiczna taka bardzo, bardzo ostrożna, taka wycofująca się. Więc jak to się ma do tego słońca, się właśnie zastanawiam. Myślę, że tak, że po prostu yy, wy tutaj yy, tę pewność siebie i siły witalne, bo to jest energia męska, kumulujecie to swoje czyste światło. Wiecie gdzie? W jakimś odosobnieniu, bo to zdecydowanie jest odosobnienie. Odwrócony pustelnik, on tak próbuje do tego świata wychodzić, niemniej jednak on sobie tworzy gdzieś jakiś taki teren y, niewidoczny dla oczu innych. Niewidoczny. Dlatego, że on potrzebuje spokoju. Odwrócony pustelnik potrzebuje spokoju, potrzebuje sobie y, widma. Widma, widma, te widma księżycowe rozświetlić, przewartościować. Tu mamy taką scenerię wycofania się z pod presji codziennego życia, więc może faktycznie jakiś urlop, wypoczynek, bo poszukujecie takiej samotności. Tu mamy remitę, mamy pustelnika, dosłownie odwrócony pustelnik. To nie jest ktoś, kto wchodzi w introspekcję, a później swoją naukę przekazuje innym ludziom. Tylko odwrotnie. On nikomu nic tutaj za bardzo nie przekazuje, bo on się wycofuje. On się izoluje, on się ukrywa, on się przebiera. On się przebiera. Przebiera za kogoś innego, ukrywa się gdzieś tak ten zakapturzony w szarym habicie mnich i po prostu ten eremita, naprawdę on wykorzystuje tutaj samotność, żeby zbadać różnicę pomiędzy. Swoimi przekonaniami, a uwarunkowaniami, tak? Bo tęskni za jakimś znaczeniem wyższym w tym słońcu. Yy, mamy tutaj yy, kontakty yy, z, yy, z Panną, bądź znakami powietrznymi, bądź z drugim rakiem, bądź lwem. Tutaj cztery znaki mi się najbardziej manifestują. Mamy tutaj yy, takie właśnie rozmyślanie nad celem podróży z tymi osobami. Również to są nasi bracia w samotności. Jakcy Lwy, inne raki, panny bądź znaki powietrza, bracia w jakiś sposób w naszej samotności, ale one oni się tu wszyscy pojawiają w takich przewodnikach dość, do, doświadczonych. Jest tu tęsknota za wiedzą, zaznaczeniem. W takiej energii raczek jest i takiej energii raczku jesteś. Yy, mimo wszystko w tej, na tej pustelni będzie dużo słońca, w tym miejscu osobnienia będzie dużo słońca, będzie takiego duchowego słońca, bo to jest duchowość, duchowość, rozwój duchowy, terapia, parapsychologia, medytacje, yy, no, no i twórcze działania oczywiście. A szóstka mieczy w odwrocie, tak się zastanawiam, jak tu będzie wpływać, dosłownie wpływać. Nie wpływać, będzie wypływać. Wiecie dlaczego? Bo tu mamy energię ucieczkową. Yy, mamy energię taką ucieczkową w otoczeniu ucieczkową, po prostu ucieczkową. Pytanie, czy te osoby od Was w jakiś sposób uciekają, czy Wy od nich to już trudno powiedzieć, bo mamy taki nieco yy, rozdźwięk ucieczkowy. Yy, mamy takie tutaj yy, duchowe yy, kanu, czyli taki kajaczek, który jest kołyską dusz, mówi o możliwości odrodzenia poprzez właśnie yy, może jakieś oddzielenie, rozdzielenie, bo tu mamy osoby w otoczeniu, które poszukują swojego, mi która poszukuje swojego miejsca w życiu, to jest osoba podróżnika i ma na Was wpływ ktoś taki, wędrowiec, poszukiwacz, ktoś pewny siebie, Taki nieulękły, wręcz niezwykły. Tutaj mamy takie podjęcie nowych poszukiwań, podążanie nowymi tropami. I ja myślę, że to, że te osoby w otoczeniu, które tutaj będą właśnie nabierały dystansu do problemu, na Was wpłyną. Tyle tylko, że widzę takie jedno niebezpieczeństwo tego miesiąca jakiś impas między Tobą a otoczeniem. I powiem to wprost, mimo tego świecącego słoneczka i przewartościowania sobie wielu rzeczowych celów, bardzo trudno tutaj będzie znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji, bo i tu mamy izolację, i tu mamy izolację. izolację. Wiesz jak to trochę wygląda? Yy, że to odosobnienie też może wynikać z niemożności porozumienia się w rodzinie, bo tu mamy niemożność porozumienia się w rodzinie. Mamy ostrzeżenie przed opuszczeniem domu, wyjazdem z powodu groźby też. Jakiegoś wypadku komunikacyjnego. Generalnie, w ogóle tutaj po prostu yy, brak porozumienia w rodzinie może się przekładać na tę Waszą izo izolację. A problem rodzinny pozostaje nierozwiązany, widzę, nadal w lipcu nie jest rozwiązany. Obie strony yy, jakiegoś dysonansu się izolują. I tutaj, i tutaj mamy izolację. To no co dobre, no to nadal mówimy tutaj o tym słońcu, tak? Ono tutaj jednak świeci. W tych ciemnościach, w tych ciemnościach tutaj świeci. I naprawdę tutaj wyjdzie na jaw w tym miesiącu, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem. To będzie bardzo widoczne, jak na dłoni to zobaczycie. Patrzmy dalej, kochani, akurat tak intuicyjnie wzięłam tę talię, więc widocznie tak miało być. Wyzwanie tego miesiąca dla raczków. Raczki, lipiec 2021. Wyzwanie tego miesiąca. I jak najprawdopodobniej na to wyzwanie raczek odpowie. Entuzjastycznie po prostu weźmiecie sprawy w swoje ręce w sytuacji, kiedy i, mamy tutaj y, 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 taki brak satysfakcji w pracy. Wyzwaniem jest brak satysfakcji w pracy. Problemy finansowe są wyzwaniem. Sporym wyzwaniem też może być właśnie udanie się na ten urlop. Widzę. Tak. Nie wiedzieć, czemu na pozycji wyzwania jest potrzeba odpoczynku i urlopowanie się. Stanowi jakiś rodzaj wyzwania. Mm, ale tutaj bierzemy sprawy w swoje ręce. Tutaj po prostu yy, decydujemy się na, na, na to, czego chcemy, bo ta kobieta mówi zawsze: Ja wiem, czego chcę i robię to, co chcę. Więc na to wyzwanie odpowiadacie bardzo dynamicznie, odpowiadacie w sposób taki yy, niezależny i w tym słońcu bardzo optymistyczny. Bardzo, bardzo optymistyczny. Będziecie aktywni w tym miesiącu, mimo wszystko, nawet w tej izolacji. Jakiejś, będziecie aktywni, będziecie. Yy, wyzwaniem jest tu yy, zdecydowanie albo urlop, albo brak satysfakcji z pracy, dlatego że odwrócona siódemka monet mówi, że praca, którą wykonujemy, zwyczajnie nas nie cieszy. To jest praca niewolnicza. Siedem denarów w odwrocie oznacza niewolnictwo w miejscu pracy. Zawsze, kochani. Oznacza też czekanie nie wiadomo na co, bo Inwestycja się nie zwraca. Została tutaj źle są ulokowane jakoś tam, nie wiem, no to pieniądze konkretnie. Czasem emocje silne emocje, tęsknota za ideałem, bywa w siódemce denarów yy, i tu po prostu braki jest równowagi między światem materii a światem ducha. To jest wyzwanie w tym miesiącu. W związku z tym, że jesteście w energii duchowej, to to wyzwanie będzie dość takie yy, angażujące was. Waszą duszę, wasze serce. Po prostu widać, że praca tu nie przynosi radości, nie przynosi satysfakcji. Albo są złe warunki w pracy, albo jest odwlekanie y, spraw do załatwienia, albo są jakieś niespełnione obietnice w miejscu pracy, jakieś deklaracje y, bez pokrycia. Y, niskie poczucie własnej wartości tutaj y, jest, takie, jakieś takie, takie uwikłanie się w sytuacji bez, bez wyjścia wydawałoby się, natomiast wy tutaj znajdujecie przepis na. Na co? Na, na jakoś rozświetlenie tej, tej, tej energii. Może będziecie się przygotowywać do nowego etapu w życiu, może będziecie coś próbowali rozpocząć, bo tu już czas jest powiedziany. Generalnie Wasza odpowiedź jest bardzo twórcza i kreatywna, bo tu mamy osobę twórczą, kreatywną, artystyczną, nie poddającą się ograniczeniom, więc yy, jakoś tak obronną ręką będziecie próbowali z tych ograniczeń wyjść i powiedzieć, mimo wszystko ja tu rządzę swoim życiem najbardziej, tak? Mam na nie wpływ, więc yy, mogę tu coś yy, zrobić więcej. Yy, I co tu zrobisz w takim razie więcej? Coś z siebie tu dasz widzę, coś z siebie wykrzeszesz w tej królowej buław. Co to będzie? Co to będzie? Odwrócona ósemka denarów. Heh. To naprawdę może być urlop, przerwa w pracy albo yy, fascynacja yy, yy, wykuwaniem tych monetek, czyli jakaś in, jakiś inny rodzaj działalności yy, prowadzony w samotności, który też jednak prowadzi do izolacji. Zobacz ile masz kart izolacji, tu masz izolację, w otoczeniu masz izolację i tu masz izolację. Czyli będziesz coś robić o jedną monetkę więcej, bo nie 7 tylko 8. Zrobisz coś więcej, ponad normę, aktywnie i twórczo, ale w samotności i w izolacji. I to jest jakaś fascynacja, bo tu jest pokazana fascynacja czymś. Tu jest brak fascynacji, a tu wręcz jest taka chorobliwa fascynacja czymś innym. Tak to będzie wyglądało, ok. Patrzmy dalej, czyli. Um... Po prostu, co dobrego czekacie w tym miesiącu? Z innej talii teraz czuję, że to może być z tej. Co dobrego czeka raczka w miesiącu lipcu, w miesiącu urodzin? Co dobrego Was tu czeka? Co do Was dobrego przyjdzie? Odwrócona królowa denarów. Hmm, to ma być Dobre. Duch ponad materią, myślę. Bo królowa denarów w odwrocie jest pewnym takim zaprzeczeniem materii, jednak to będzie dobre. Jakiś rak tu już długo czeka na tę królową denarów, kimkolwiek ona jest. Ona jest w blokadzie. Jest w blokadzie. I tu mamy ten aspekt trzeciego oka tego słońca. Jakaś osoba duchowa kobieta. Albo wyraczy dełka, dziewczyny. Yy, chociaż mężczyźni też tu widzę, yy, oddacie się tej sferze duchowej. Yy, albo wy sami, wy same, albo po prostu. W, nie wiem, jesteście tutaj w takiej relacji, tak? Czy będziecie dopiero w relacji duchowej. Z tym trzecim okiem tu macie połączenie nie swoim, albo i swoim. Generalnie królowa denarów to są znaki ziemi. Odwraca się i jest tutaj na pozycji jakiegoś do, dobrodziejstwa, czyli to mi wygląda najbardziej na taką pracę duchową, na taką energię, która ma was wyrwać z przestarzałego podejścia do pracy i pieniędzy i, i w ogóle do spraw ziemskich. Bardziej ma, mać, ma was tak yy, pokazać, yy, powiem tak troszeczkę, yy, nie będę się tu z wami raczej dełka patyczkować, bo ta kobieta często pokazuje drugiemu taką pewną znieczulicę, taką pewną znieczulicę, yy, żeby, żeby, żeby was tak troszeczkę, tak trochę wami może potrząsnąć, bo tu mamy i nawiązanie kontaktu z innymi wymiarami, i jest tu pokazana taka yy, po prostu, że zdajecie sobie sprawę z braku postępów, że poświęcacie się rzeczom y, tutaj w wyzwaniu, które są niewarte y, tego i tak dalej, i tak dalej. Królowa denarów często jest nazywana wielką niedźwiedzicą, y, dlatego, że to jest y, ktoś, kto w swojej duszy ma y, zwierzę mocy, jak, y, którym jest niedźwiedź. Niedźwiedź, który jest silny, spokojny, zrównoważony, y, przewidujący, tak? To jest siła i świadomość drogi, do, do której się, którą się zmierza po prostu. To jest też matka natura, dla której wszystkie dzieci są takie same, bo ona kocha wszystkich jednakowo czyni życie pięknym i bogatym. I ja myślę, że wy ten rodzaj energii, jakiegoś szczytnego ideału po prostu będziecie przyswajać. To będzie dla Was dobre. Próba oderwania się od sfery materii bez poczucia winy. W kierunku większej wrażliwości i delikatności. Tak sądzę. Tak sądzę. Yy, w tym miesiącu, mimo wszystko, macie sporo obaw o finanse, bo to widać. Są te obawy, bo na pozycji wyzwania też pokazują się przy okazji czytania jakaś, jakieś takie trudności finansowe yy, jakaś część raczydełek, zwłaszcza kobiet. Ma taką ciągłą pogoń za pieniędzmi i stąd przyjdzie to takie otrząśnięcie się z tego, że yy, jakaś praca z rywami nie ma sensu, że napięte terminy finansowe i zawodowe was yy, obezwładniają, zniechęcają, jesteście zmęczeni. Z tego powodu bierze się Wasza chwiejność i zmienność nastrojów itd. Tak tak Więc taka energia duchowa będzie darem w tym miesiącu. Będzie darem w tym miesiącu. Dobrze. Patrzmy dalej. Czyli, kochani moi, hmm, Wasze lęki i nadzieje, tak? Nadzieje i obawy. Nadzieje i obawy. Na co macie nadzieję, bądź z czego się obawiacie w lipcu? Przepracowania, boicie się w otoczeniu konkurencji, że ktoś za wszelką cenę po trupach, po waszych, po waszym trupie będzie dochodził do celu. Yy, mamy tutaj. Yy, boicie się walki, tak naprawdę, że tu trzeba walczyć, sprawdzać się w tej walce. Boicie się konfliktów, yy, bo tu ktoś wciąż prowokuje konflikty. Yy, jest taka yy, pokazana energia, że, że tutaj yy, Poprzez um, taką potrzebę podnoszenia adrenaliny, yy, wciąż tutaj są jakieś kłótnie i mamy tutaj yy, konieczność, jak widzicie, obrony swojego terytorium, a ta osoba już się bronić nie chce, bo już nie ma sił ani ochoty. Yy, myślę, że obawa jest taka, że czy, 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 czy wasza pozycja jest na tyle silna, że ją obronicie? Czy macie dość siły, żeby obronić swoją pozycję, żeby nie dać się wypchnąć, albo ze stanowiska, albo zepchnąć ze swojego terenu? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, my, myślę, że to bardziej obawa, a nie nadzieja, obawa przed jakimś niezdecydowaniem, czy imś, że ktoś może być niezdecydowany. Pytanie na co? Na co niezdecydowany, hmm. żeby się bardziej na was może otworzyć? Tego typu obawa może być. Ale najbardziej, czy, czy, czy uda Wam się obronić swoje stanowisko, y, swoje zdanie i swoje miejsce, w którym jesteście, tak? Czy uda się to obronić? Tu jest obawa. Czyli na przykład obawa przed utratą pracy może być, może być. Y, patrzmy dalej, czyli y, moi drodzy, przyczyna zdarzeń miesiąca, przyczyna tego wszystkiego, co się tutaj w miesiącu lipcu zadzieje, przyczyna zdarzeń miesiąca. Dla raczków. Lipis 2021. Poproszę. Odwrócona czwórka mieczy. Na pewno próba odzyskania spokoju i stabilizacji. To jest przyczynia. Rak chce wyzdrowieć, zregenerować się. To jest takie uzdrowienie duchowe pokazane. Nie tylko uzdrowi chce zmartwychwstać. Albo w ogóle wasze zmartwychwstanie, bo tu jest pokazana osoba, która w odwrocie, która opuszcza kryptę, wychodzi, opuszcza ten katafalk, budzi się, tutaj śpi, odpoczywa. Natomiast w przyczynie tego wszystkiego, co tutaj jest, to jest wasze zmartwychwstanie. To znaczy, że wy chcecie, chcecie wyjść z tej krypty, wyjść z tego więzienia, bo to jest też wyjście z więzienia, opuszczenie swoich czterech ścian, Yy, czyli zakończyć swoją metaforycznie tutaj określoną chorobę, wrócić do świata, wrócić do życia. To jest w przyczynie, bo rak chce wrócić do świata, wrócić do życia, chce zmartwychwstać. Yy, w związku z tym, że to jest przyczyna zdarzeń, no to możesz po prostu od dawna yy, w procesie jesteście już tego zmartwychwstania, w procesie zmartwychwstania, przywracania sobie sił jakichś. Regeneracji i też tutaj jest w przyczynie, wiecie co? Yy, regeneracja, czyli si siły witalne yy, wzrastają w tym słoneczku, bo tu mamy wzrost sił witalnych i tu mamy wzrost sił witalnych. W związku z tym, w przyczynie może być po prostu wyzdrowienie też z jakiejś choroby, nie? Niewykluczone, że, że to też gdzieś. Jest w tej, w, tej, w tej waszej energii taki komponent, więc też to biorę pod uwagę dla jakiejś części. Może, może mieć to znaczenie. Co jeszcze tu może być w przyczynie, bo tu naprawdę jest taka energia, często pokazany jest w tej karcie po prostu Chrystus, który leży złożony w grobie, i w odwrocie on wychodzi z tego grobu. Więc wyobraźcie sobie, Tę historię wielkanocną, kiedy Chrystus po prostu grup opuszcza, bo ma coś do zrobienia, on nie wychodzi sobie od tak. Jest jakiś cel tego zmartwychwstania. Celem Czwórki Mieczy jest. Yy... Taka energia szamańska też, że nie wszystko, co widzisz, może być dostrzeżone przez innych, tak, przez innych. Mamy tu wezwanie duchowe pokazane. Wezwanie duchowe jest przyczyną. Do czego jesteś wzywany? Do życia duchowego, do wolności w życiu, do wolności wyboru, do podążania własną indywidualną ścieżką, na pewno. O to tutaj chodzi, dlatego, że tylko widzisz, yy, tu jest taka koncentracja też na, 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 na takiej swojej też wyjątkowości czasami, która przeszkadza w osiąganiu celów. Dlatego zawsze tutaj jest powiedziane. Zbieraj siły przed kolejną walką po prostu, bo Cię czeka walka duchowa... Yy, Wnioski z dotychczasowych doświadczeń myślę, że już zostały wyciągnięte. A jeśli nie do końca, to tu jest powiedziane już czas, i znowu pokazują mi się takie nierealne obietnice finansowe. Tak, jakby po prostu wciąż te finanse były jakimś problemem w lipcu wciąż i nadal, nie? Dobra, patrzmy dalej. Tyle na temat przyczyny, jak ten miesiąc bilansujecie raczki. Lipiec 2021, bilans miesiąca, lipca dla raków. Poproszę, z czym wychodzicie z miesiąca? Z czym wychodzicie? Trochę w takiej jałmużnie, ale, ale jest równowaga finansowa. Czyli, jeżeli byłyby obawy o tę płynność finansową, to nie powinno być źle. Bo tu mamy zbilansowanie w szóstce denarów. Czyli widzicie, jest równowaga między wpływami i wydatkami. Mówię, jeżeli tutaj jest jakieś takie zmartwienie o te finanse, a widać, że dla jakiejś części raków, tak, to tutaj macie powiedziane, nie powinno być źle. Przynajmniej końcówka miesiąca wygląda na taką sytuację zrównoważoną. To znaczy, że Ym, tu mamy do czynienia. Ym, szału tu nie ma, nie, ale równowaga jest. Ym, jest to ten, jest ten, ten taki. Ym, y, jest, jest tu balans, jest, jest. Yy, o co tu może chodzić? Tutaj jest równomierne dawanie i branie pokazane. Równomierne dawanie i branie. Akurat w kontekście pieniędzy to myślę, że tu, tu nie chodzi o, o, o wyrównywanie energii uczuczowej. Tak tego nie czuję zupełnie. Widzę tu troszkę taka dobroczyn, taką dobroczynność, dawanie, otrzymywanie, dary. Prezenty dostaniecie też jakieś, bo tu są dary i pieniądze. Albo dostaniecie kasę yy, pod koniec yy, lipca albo jakiś prezent. Bo tu mamy dobroczynność i dawanie prezentów, darów jakichś. No to wygląda mi to tak, że po prostu no jakaś część to po prostu dostaje prezenty urodzinowe, no najzwyczajniej w świecie, bo to jest ta energia yy, rozdawnictwa. Tu coś dostajecie, tak? Coś tu wpada wam do rączki. Jakiś pieniążek albo prezencik urodzinki macie. No to niewykluczone, że może chodzić o to, albo jakiś inny rodzaj pomocy uzyskacie. Ta ręka w tej zielonej rękawiczce, ona rozdziela, ona daje, rozdziela te denarki, rozdziela. Taka pomoc dobroczyńcy nie zawsze finansowa od razu mówię, że nie zawsze finansowa nie zawsze. Może czasami być to poparcie waszych działań. Ktoś może was poprzeć w czymś, w jakimś projekcie. W jakimś projekcie możecie otrzymać poparcie, wsparcie, pomoc. Coś takiego widzę, darowa darowaną sz szósteczkę, czyli y jakiś taki y prezencik od kogoś. Nie od losu, bo tutaj los nie ma do czynienia, nie mamy tutaj do czynienia z przypadkowością ani przeznaczeniem, tylko y po prostu. Po prostu darczyńca się nam tu pokazuje, z czymś przychodzi do Was. Ok, yy, taki tutaj mamy bilansik. Rada dla Was, raczki. Rada, rada na miesiąc lipiec 2021 dla raków. Żeby nie stać ciągle w rozdrożu, nie prowadzić podwójnego życia też. Gdybyście miały coś takiego, tu macie słońce, tu macie księżyc, mężczyzna, kobieta, jasność, ciemność. Bywa i tak i tu podobnie. To jest rada, że tak dwóch srok za ogon to się tak za bardzo długo nie da. Pewnie i można, ale pytanie tylko po co? Czas tracić. To dla jakiejś części oczywiście, bo nie dla wszystkich. Jeżeli taki jest dylematik o jedną osobę za dużo, na przykład, czy w ogóle tam o jedno coś za wiele. Mamy tu też pokazane drugie ja, więc to jest taka rada, żeby umacniać się, wierzyć we własne siły i bardziej tak to czuję. Myślę, że dla większości raczków to tutaj tego rada dotyczy żeby przede wszystkim postawić na odwagę w działaniu i wyjść z jakiegoś niezdecydowania i z podwójności życia, żeby dokonać wyboru, bo Twoje działania mają wpływ na daną sytuację najbardziej. Tu najwięcej od Ciebie, mimo wszystko, zależy. Mówię, mimo wszystko, bo trochę tu jeszcze może być takiego oglądania się na innych, ale tu jest taka rada, żeby być człowiekiem zdecydowanym, żeby dokonać wyboru i przekraczać swoje bariery przekraczać, zdecydowanie przekraczać, mądrze dysponować posiadaną yy, energią, uwierzyć w to drugie ja, a to Twoje drugie ja to Twoje lustrzane odbicie. To jest Twoja własna siła. Twoja własna siła kontra ciemność, bezsilność. Żeby się tak naprawdę masz się w tym miesiącu przeciwstawić swojej ciemności, rozprawić się z, tą, z tym silnym uczuciem i emocją yy, po prostu. Mówi też ta energia o wybaczeniu, więc podkreślam to po raz kolejny: uraków dość często się w czytaniach kwestia wybaczenia yy, pojawia. Tu działaj, pamiętaj, żeby po prostu opierać swoje czyny na i na logice i na głosie serca, bo tu mamy połączenie logiki z głosem serca. Jedno i drugie jest konieczne. Dobrze wszystko przemyśl, ale wnioski ostatecznie oprzyj na, na intuicji i wcielaj to w życie. Możesz to zrobić wspólnie z drugą osobą, rezultaty będą jeszcze lepsze, jeżeli... Umiejętnie będziesz tu z kimś współpracować. Tak masz tu powiedziane. Taką masz radę, i zobaczymy przesłanie na koniec, na miesiąc lipiec. Bo tu raczej nie powinniśmy być sami. Taka jest rada, ale widzę, że raczej będziecie tutaj dość tacy hmm, w odwróconym pustelniku sporo jest samotności mimo wszystko a rada jest taka, żeby nie być osobą samotną że lepsze wyniki osiągniecie z kimś yy, dobra, przesłanie przesłanie, przesłanie, przesłanie przesłanie dla raczków jest takie możecie sobie zeskrinować i na ten miesiąc taką mandalkę a to włożę tu, żeby było lepiej widać wygląda to tak Minuta dla fotoreporterów, i co tu mamy w tym przesłaniu, bo to będzie najważniejsze. Prawo rezonansu. Twoje myśli i uczucia mają określoną częstotliwość, która tworzy wibrację rozchodzącą się echem w całym wszechświecie. Świadoma lub nie, to jest twoja intencja, która zawarta w wibracji przyciąga podobne energie. Jeśli chcesz zmienić to, co przyciągasz, Czyli na przykład przyciągasz zło, nawiść I jeśli chcesz to zmienić, musisz zmienić wibrację, jaką wysyłasz ze swojego wnętrza. Sam świadomie zdecyduj, z jaką formą rzeczywistości chcesz wejść w rezonans, by móc jej doświadczyć. O tym dokładnie mówi dwójka buław. Że przyciągasz to, co wysyłasz, nie? Dokładnie. Ten jeden kluczyk otwiera to samo. O tym mówi tu prawo rezonansu. Ja tak to zostawię. Wiecie co tu po prostu chodzi o to, że to jest podobna energia do prawa przyciągania to prawo rezonansu. W zasadzie to jest to samo. I to prawo rezonansu po prostu opiera się na takim reakcji zwrotnej, tak? To, czego tak naprawdę chcę, to w zasadzie to przyciągam. I teraz można się zastanawiać: to kurczę, jak to, jak to jest? <laughs> ja chcę naprawdę czegoś dobrego, a tego nie otrzymuję. A z drugiej strony odwrotnie, nie? I wtedy należałoby się tutaj przyjrzeć, czy rzeczywiście masz czyste intencje? Czy te intencje na poziomie ducha są czyste? Czy one są czyste? Bo tu najprawdopodobniej y, może po prostu chodzić o to, że to tobie się tylko wydaje, że tak jest. A w gruncie rzeczy masz problem z czystością i szczerością intencji. O czym wcześniej by tutaj mi y, ten księżyc mówił, że jest w tobie jakaś ciemność. Jakaś taka ciemność, y, którą trzeba w sobie y, rozjaśnić. Y, to jest y, Prawo rezonansu jest prawem dwoistości, jest prawem naturalnym, ale dwoistym. Tu mamy taką konieczność synchronizacji tych dwóch światła i ciemności, tak? To jest taka soczewka rzeczywistości, gdzie po prostu yy, Podobne energie się przyciągają, ze sobą się wiążą i pozostają w relacji. Pozostają w relacji. Ja myślę, że tak, że tu będzie takie nawołanie w lipcu, żeby na swoje życie i na swoje miejsce w tym życiu, w którym teraz jesteś, spojrzeć pod takim kątem przyjemności i wrogości. Kto przyjaciel, kto wróg, to się pokazało na początku. Czyli, czy czujesz się bezpiecznie, czy, yy, czy czujesz się niedoceniany, niekochany lub odrzucony, czy czujesz się przytłoczony obowiązkami, czy czujesz, że ciągle ci czegoś brak. Myślę, że tak czujesz, bo yy, tu w, yy, w takim układzie świat zwykle jest trudny, nieprzystępny. Wciąż nieustannie o coś trzeba walczyć, zabiegać to życie po prostu nie płynie sobie tak, żeby ci tu wszystko sprzyjało, nie? coś, coś, tu tak, yy, tak, to, tak to wygląda, więc yy, tutaj po prostu yy, co ci umożliwi ta energia, bo daje pewne takie możliwości. Yy. Tak naprawdę to ty po prostu doświadczysz dokładnie tego, co czujesz i co myślisz na temat samego siebie. Najbardziej. Myślę, że, że, że tu w siebie Raczek jakoś tam zwątpił, jakoś odrzucił swoje pragnienia. Może nie wierzył, że może coś zmienić. Może tutaj Raczek się podał czyjejś woli, może się yy, boi tutaj podjąć. No, w gruncie rzeczy dobrą dla siebie decyzję. Mo, ale jednak y, bardziej troszczysz się o innych niż o siebie. Te, też tu taka opcja jest. Y, no i wtedy to jest powiedziane: Masz prawo do zmiany. Masz prawo do zmiany. Y, nie potrzebujesz dłużej doświadczać tego, czym jest brak miłości. Możesz sięgnąć do uzdrawiającego źródła, wewnątrz siebie oczywiście. Bo to zawsze od siebie zaczynamy, ale musi być wola zmiany i doświadczenia miłości. Wola zmiany i wola doświadczenia miłości hmm, powinna tutaj prowadzić cię przez lipiec, ale to też jest kwestia decyzji. Yy, zmiana wibracji tutaj yy, zachodzi poprzez pojawianie się nowych ludzi, miejsc, okoliczności. Niewykluczone, że oni ci pokażą, jak bardzo zmieniło się Twoje myślenie o sobie samym. Po prostu o sobie samym. To wszystko, kochane raki, pozdrawiam Was serdecznie. Urodzinowo życzę Wam cudowności w tym miesiącu i nie tylko w tym, żeby Wasza dorosłość spełniła Wasze dziecięce marzenia, żebyście dotarli do tego miejsca, do którego dotrzeć chcecie. Ee, życzę Wam naprawdę takiego życzowego piękna, tego tchnienia, tej iskry boskiej, która yy, zamieni wszystko to, co brzydotę w piękno, nienawiść w miłość. Tego Wam życzę, kochane raczki. Pa Pa!